Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiejszym gościem będzie zespół Top One. Chyba trafiliśmy dzisiaj na taki dzień, że akurat robicie nową piosenkę. Prawda? No jak najbardziej, prawda? Przyłapaliśmy się nawet tam z tyłu za nami z kabiny. No to dobrze, że się przyłapali. Akurat ludzie się dowiedzą na własne namacalnie, zobaczą, że my naprawdę już nie kłamiemy, tylko działamy. Bo w końcu, tak. Najwyższa pora, długa przerwa. Czas, bo się wzięły te roboty, no i ludzie, patrzcie, widzicie. Co było inspiracją do powstania tej piosenki akurat? Tego kawałka. Długa przerwa w fonografii. Po prostu nie nagrywaliśmy już płyty. Idzie czwarty rok, krótko mówiąc. No i to jest motywacja była taka największa, bo nas fani poganiają. Oczywiście nie mamy za złotego fanom, bardzo dobrze. Wracając do waszej nowej piosenki, czy ma ona tytuł? Bo ostatnio tak z waszej rozmowy wnioskowałam, że wspólnie wpadliście na ten sam pomysł. No tak, akurat Darek opisywał plik, jak ona się ma nazywać, ta piosenka, i właśnie wpadł na pomysł. Napisał tylko tyle, dziś chcę. Ja przed chwileczką rozmowy tutaj mówię, tak czytam ten tekst i mówię, właśnie tak się powinno chyba to nazywać, tylko tyle, dziś chcę. No i akurat w tym byśmy telepatycznie zgodni. To mogę poprosić? Tak? O, bardzo proszę. I... No i co? I mam? No idę, dobra. No dobra. No. Śpiewasz. No chodź, pomęczymy ciebie. No jedziemy. To w tej pracowni muzycznej powstawały wasze największe przeboje? Nie, ona istnieje dopiero około 10 lat, a my gramy dwa razy tyle. Tak a propos, mamy 20-lecie w tym roku. W tym roku? Tak, założenia zespołu. Nie założenia, przepraszam. Założenia to wcześniej, ja mam w tym roku dokładnie 20-lecie zaistnienia medialnego w Polsce. A co dokładnie przez to rozumiesz? To znaczy, dokładnie 20 lat temu i nawet chyba dokładnie, zdaje się, w czerwcu w audycji Bogdana Fabiańskiego po raz pierwszy Polska usłyszała piosenkę Ciao Ciao Italia, naszą pierwszą piosenkę w karierze.
zagrał Cary Grant. Oderwij się od ziemi, bo serce to nie kamień. To nie ostatnia miłość, to nie ostatni taniec. To w starych filmach był happy end. To w starych filmach grał Superman. Złych wspomnień nie dotykaj, bądź ciepłej gwiazdy światłem. I trochę tego ciepła zatrzymaj tylko dla niej. A kto za co w zespole odpowiada? Kto za muzykę, kto za aranżę, kto za tekst? Za muzykę odpowiadamy wszyscy. Mhm. Każdy się kłóci, kto ma co zagrać, kurczę, wlady jakieś pomysły, że coś tam... Coś, no, ma, o, kurka, robiliśmy to chyba prawie się pobiliśmy, ale... No prawie. Ale nie widać, gdzie rany kto, gdzie rany. No prawie. Żart, oczywiście. A, wracając, a co sport? Wracając, Paweł śpiewa, tak? Tak. Ja realizuję, ja mu pomagam w realizacji i aranżuję utwory. Mhm. Kręcimy brzmieniami, wymieniamy się różnymi... Znaczkami? Znaczkami też. To jest prawda, że technika pomaga, ale jednak jeśli się nie włoży tej duszy, serca w tą cyfrę, w te bebechy, to z drutu w sam środek. Stąd przenieść. To taki... To już to po prostu, no to będzie słychać mechaniczne, no klimat mechaniczny po prostu, no grający komputer. Nie będzie tej melodyjności, nie będzie tam duszy. Duszy, tak. To się odczuwa, piosenka albo coś ma, albo czegoś nie ma i ona może mieć tekst taki, czy taki, może mieć... Żeby było jasne, taki, czy u nas więcej, piosenki większość nie ma tego, także... Czego? No właśnie tego czegoś, co Paweł mówi. Przeciwnie. Powiedzcie tak naprawdę, czy ten podział ról jest od początku taki, czy tak to z siebie samo wyszło? Od samego początku zawsze Emil był najlepszy w aranżacjach, też nieźle komponuje. Darek zawsze najlepszy oczywiście. I Paweł Szczenia też to już utarło samo. Dźwięku oraz komputer. Jest największym komputery, ale. Tak, on dobrze mówi, ja wcale tego nie ukrywam. No bo tylko śpiewa, prawda? Tak. Śpiewać każdy może, także. Ja nie wiem, ktoś musi. A ja nie chcę. Jedno jest pewne, obiecujemy, że ta płyta będzie bardzo melodyjna. Tak. Na pewno będzie nutka i tarodzisko starego, także na pewno będzie bardzo melodyjna. To gwarantujemy. Mnie to osobiście, na pewno chłopaków też bardzo cieszy, ponieważ jesteśmy fanami, miłośnikami bardzo melodycznych klimatów i myślę, że pójdzie nam to bardzo łatwo. Ale to jak chyba mamy dusze słowiańskie, więc tak naprawdę dusze bardzo śpiewne i melodyjne. Kochani, w dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękujemy naszym gościom i Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy, do zobaczenia.